Dzieci wszystkich ras, kolorów włosów i oczu do wyboru, dziewczynki i chłopcy, na sprzedaż. Cena od 90 tysięcy do 150 tysięcy dolarów. To brukselskie międzynarodowe targi dzieci dla homoseksualistów. Kiedy powiedziałem moim rodzicom, że jestem gejem, moja mama powiedziała: jeśli ty jesteś szczęśliwy, to i ja jestem szczęśliwa. Jestem tylko rozczarowana tym, że nigdy nie zostanę babcią. To dało mi do myślenia. To regularne targi, foldery i reklamy konkretnych firm z bogatą ofertą, od podstawowej po kategorię VIP, czyli bez oczekiwania na matkę, surogatkę i z certyfikatem jakości towaru, wykluczającym na przykład wady płodu i gwarantującym zastępcze dziecko, gdyby zamówione zmarło w ciągu pierwszego roku życia. Rośniemy i ewoluujemy, by realizować naszą misję, czyli edukację i informowanie gejów, jak posiadać dzieci i jak zapewnić finansowanie, by obniżyć koszty całego procesu. To proces zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach, od zamówienia, które w dobie koronawirusa można złożyć online, przez wynajęcie macicy na 9 miesięcy, pomoc prawną, dostarczenie komórek jajowych i nasienia, a także organizację przelotów i zakwaterowania, aż po odbiór gotowego towaru, czyli dziecka. To jest takim jakiś rodzaj handlu ludźmi, natomiast pokazujący upadek naszej cywilizacji, no, niewyobrażalny wręcz, jak można w ten sposób kiedyś handlowano niewolnikami. W targach biorą też udział matki, które decydują się na rolę żywych inkubatorów. Wiele surogatek ma taką samą motywację, taką wewnętrzną potrzebę, by dary, które otrzymały, czyli dzieci, mogły być też udziałem innych. To fragment spotu reklamowego firmy organizującej targi dzieci. Rzeczywistość jest bardziej brutalna. Na rolę surogatki decydują się przede wszystkim kobiety, które zmusza do tego trudna sytuacja finansowa. Najwięcej pochodzi z Indii. Tam rynek dzieci na zamówienie wart jest 400 milionów dolarów. Europejską Mekką tej branży jest Ukraina, jeden z nielicznych krajów naszego kontynentu, gdzie nie ma ograniczeń prawnych. W maju światowe media obiegły szokujące nagrania z jednej z kijowskich klinik. Blisko 50 płaczących noworodków na sali, gotowych do odbioru przez klientów, którzy nie mogli dotrzeć na Ukrainę z powodu epidemii koronawirusa i zamkniętych granic. Nagranie umieścili w sieci sami właściciele kliniki z apelem do rządów o zgodę na zabranie dzieci. Tyle, że oznaczałoby to złamanie prawa. Surogacja to nic innego jak zakazany handel ludźmi i skrajne uprzedmiotowienie kobiety, która jest wykorzystywana do praktyki czysto komercyjnej. Surogacja to działanie, które jest jasno zakazane przez Międzynarodową Konwencję Haską o adopcji międzynarodowej, która mówi, że za adopcję nie można pobierać jakiegokolwiek wynagrodzenia. Wiadomo, że 99% zamawianych na Ukrainie dzieci trafia za granicę, ogromna część do par homoseksualnych, które w wielu państwach nie mają możliwości legalnej adopcji. Dziecko traktowane jest jako towar, który osoby, zwłaszcza pokazywane jako celebryci, no, traktują coś, co można by porównać z posiadaniem dobrego samochodu. Chcieliśmy poznać przebieg tegorocznych targów dzieci. Organizatorzy zgodzili się na płatny dostęp do paneli towarzyszących imprezie. Jednak po półgodzinnym nagraniu Telewizja Polska otrzymała pismo z żądaniem jego niepublikowania. Organizatorzy chcą ukryć to, co jest rzeczywistą istotą tego przedsięwzięcia, czyli niemoralny proceder instrumentalizowania kobiet, traktowania ich jak samic i handlu dziećmi, czyli handlu żywym towarem. Co istotne, środowiska, które organizują handel dziećmi i posługują się kobietami zmuszonymi do tego zwykłą biedą, w Polsce sprzymierzyły się z tymi, którzy chcą zabijania dzieci nienarodzonych. Nie jesteśmy inkubatorami! Krzysztof Nowina-Konopka, Wiadomości. 5 tysięcy euro. Za tyle można kupić dziecko na Ukrainie. Jedna z klinik w Kijowie oferuje sprzedaż zarodków lub wynajem surogatki. Z powodu epidemii koronawirusa część urodzonych w taki sposób dzieci pozostało bez rodziców.
To ukraińskie centrum reprodukcji ludzi. Na sali leży kilkadziesiąt noworodków, które zostały zamówione przez bogatych ludzi, głównie z USA i Europy Zachodniej. Jak sama nazwa wskazuje, jest to jakiś absurd. Wygląda to na jakąś, prawda, fabrykę ludzi. Klinika Biotex.com w Kijowie oferuje szereg usług, począwszy od donacji mitochondrialnej za 6,5 tysiąca euro, po donację zarodków czy wynajęcie surogatki za prawie 65 tysięcy euro. Czyli tak naprawdę jesteśmy świadkami rozwoju medycyny, która idzie w tym kierunku, że jest tworzony człowiek w laboratorium, który później może mieć nie tylko dwoje, ale troje, a nawet czworo rodziców. A jeśli tutaj wchodzi jeszcze w grę surogatka, to mamy ten wachlarz tych rodziców się rozszerzy. Brzmi jak science fiction, ale to niestety rzeczywistość. Gorzka, zwłaszcza teraz, gdy z powodu pandemii koronawirusa granice państw zostały zamknięte. Nowonarodzone dzieci nie zostały odebrane przez klientów kliniki. Ponad 100 dzieci? W sumie ponad 100 dzieci czeka na swoich rodziców w ośrodkach medycyny reprodukcyjnej. Przedstawiciele kliniki przewidują, że jeśli kwarantanna zostanie przedłużona zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, to liczba dzieci nie będzie liczona w setkach, ale osiągnie 1000 noworodków. Powiedziała ukraińska rzecznik praw człowieka, jak oceniła problem, wymaga natychmiastowej reakcji. Biskupi kościołów katolickich i grekokatolickich wystosowali apel do władz Ukrainy. Takie zdeptanie ludzkiej godności skłania nas do apelowania do władz ukraińskich na wszystkich szczeblach o potępienie i zakazanie tego wstydliwego zjawiska. Co w przypadku, gdy, brzydko mówiąc, klient nie zgłosi się po dziecko, gdy będzie chciał zrezygnować z usługi? To tak naprawdę mamy do czynienia z traktowaniem człowieka jako towaru. Mówi doktor nauk medycznych Aleksandra Maria Kicińska z Kliniki Leczenia Niepłodności in vivo w Gdańsku. Jedna z ukraińskich telewizji opublikowała wyznanie Ukrainki, która urodziła bliźniaki dla pary z Polski. Po cesarskim cięciu zabrano ode mnie dzieci. Oczywiście rozpłakałam się, bo zrobiłam taką ważną rzecz. Rodzice mieli po około 45 lat, byli po kilku nieudanych próbach. Takie sytuacje rodzą nie tylko problemy etyczne, ale również prawne, wskazuje prawnik Marcin Jakubczyk. Gdyby jednak matka, czyli surogatka, określając to językiem prawniczym, chciałaby mieć prawo do tego dziecka. Ma. Jest matką biologiczną. I moim zdaniem, w mojej ocenie, niezależnie od jakiejś prawnej umowy, jaka wiązałaby ją z osobą, która dopuszcza się takiego procederu, która prowadzi takie niesmaczne, obrzydliwe usługi, niezależnie od tego, jej prawa do tego dziecka przysługują. Chyba że biologiczna matka, odbierając pieniądze za urodzenie dziecka, zrzeka się do niego praw. Jednak i taka sytuacja budzi zastrzeżenia. Bo zostało to wprowadzone tylko i wyłącznie, i dziwię się, że prawo ukraińskie tego dopuszcza, bo zostało to wprowadzone tylko i wyłącznie dla czystego zysku. Taka działalność nosi znamiona handlu żywym towarem. Usługi oferowane przez ukraińską klinikę stwarzają niebezpieczne możliwości. Dla par homoseksualnych jest to bardzo niebezpieczna furtka, ponieważ takie osoby mogą się tam ubiegać o to, aby wejść w posiadanie, bo to tak należałoby to niestety ująć, w posiadanie dziecka. Na Ukrainie działa kilkadziesiąt tego typu klinik. Ktoś może mieć tutaj taki błąd jakiś, tak, że tutaj właśnie obrona życia i przeciwko surogacji. Parę słów, dlaczego? Dlaczego, że surogacja jest handlem ludźmi? Dlatego, że surogacja wykorzystuje kobiety. Kobiety są traktowane, przepraszam za wyrażenie, jako zwierzęta rozpłodowe. W wielu krajach zachodnich mówi się o tak zwanej szlachetnej surogacji, gdzie ktoś się decyduje na to, żeby urodzić, kobieta decyduje się na to, żeby urodzić dziecko swojej bezpłodnej siostrze. To są bardzo rzadkie przypadki i one są zawsze cytowane po to, żeby odwrócić naszą uwagę. Natomiast musimy pamiętać o tym, że nawet w takich przypadkach surogacja jest rzeczą niedopuszczalną, dlatego że człowiek nie może być obiektem przekazywania komuś drugiemu. Nie może być obiektem handlu. Natomiast my mamy również do czynienia, my jako ludzkość, mamy do czynienia z tak zwanymi fermami, gdzie przetrzymywane są kobiety, często wbrew ich woli, poddawane wielokrotnym zapłodnieniom i dzieci są sprzedawane. Dzieci są sprzedawane
tym, którzy chcą je kupić. Jeżeli dziecka nie chce ktoś kupić, nie kupuje go, zostawia. Dlatego godność człowieka, to jest trochę tak jak z wolnością. Wolność jest jedna i niepodzielna. Godność człowieka jest jedna i niepodzielna. Jeżeli zdepczemy godność człowieka nienarodzonego, godność kobiety, która zostanie potraktowana jak zwierzę, to zdepczemy godność wszystkich ludzi.